Cześć, witam was w kolejnym Jak i Gdzie. Tym razem do kolejki wcisnął się nowy Warframe. I mowa tu oczywiście o frame'ie, który nazywa się Sevagod. Jak zawsze i niezmiennie, zaczynamy od omówienia umiejętności, a za chwilę się przekonacie, że mamy tutaj co omawiać. Dzięki umiejętności pasywnej Sevagod w momencie, kiedy miałby umrzeć, pozostawia za sobą swój cień. Od tego momentu cieniem możemy walczyć, aby Sevagod powstał jeszcze raz. O kurwa! Pierwsza umiejętność aktywna to zbiory. Cień Sevagoda leci do przodu, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom w zasięgu. Ci, którzy przeżyją to starcie, zostaną oznaczeni żniwem śmierci, co oznacza, że zostaną oni osłabieni, a przy tym będą bardziej podatni na kolejne obrażenia. Co ciekawe, naszym cieniem możemy sterować, to znaczy kiedy celujemy domyślnie prawym przyciskiem myszy, to możemy kontrolować, w którą stronę ma lecieć nasza pierwsza umiejętność. Dusze poległych wrogów za sprawą pierwszej umiejętności lub pod jej wpływem napełniają naszą studnię śmierci, która widoczna jest po prawej stronie nad umiejętnościami. Siema, Eniu! Druga umiejętność aktywna to siew. Wszyscy oznaczeni wrogowie w zasięgu będą otrzymywać obrażenia w czasie. I tutaj również dusze zabitych przeciwników naładują naszą studnię śmierci. Przygnębienie to trzecia umiejętność aktywna Sevagoda. Tworzymy wokół siebie obszar fali pulsacyjnej, która spowalnia naszych wrogów. Poza tym każdy przeciwnik pod wpływem tej umiejętności będzie nam ładował naszą studnię śmierci. Gdyby tego było mało, sojusznicy wewnątrz fali otrzymują kradzież życia za każde trafienie. Ostatnia umiejętność, czyli Ultimate Sevagoda, to egzaltowany cień. Z tego będziemy mogli skorzystać dopiero wtedy, kiedy napełnimy naszą studnię śmierci innymi umiejętnościami. Kiedy już to zrobimy, odpalimy czwartą umiejętność, wypuścimy cień Sevagoda. Cień kryje się w tobie, nad którym będziemy mieli pełną kontrolę. Przy tym też będziemy bić jego specjalną bronią, czyli szpony cienia, oraz będziemy korzystać z innych umiejętności. Dlatego teraz właśnie omówimy na nowo wszystkie umiejętności, tylko że pod postacią cienia. Pierwsza umiejętność aktywna cienia Sevagoda to objęcia. Przyciągamy do siebie wszystkich przeciwników, którzy stoją przed nami i są w naszym zasięgu. Pochłonięcie to druga umiejętność aktywna. Szarżujemy przed siebie na określony dystans. Nieszczęśnicy, którzy staną nam na drodze, otrzymują obrażenia oraz leczą cień Sevagoda. Żniwa śmierci to trzeci skill. Wprowadzamy pobliskich przeciwników w stan agonii, co oznacza, że są osłabieni na określony czas i bardziej podatni na nadchodzące obrażenia. Reklamacja. Zjednoczenie, czyli czwarta umiejętność cienia Sevagoda, sprawia, że wracamy do jedności, czyli wracamy do naszego głównego frame'a. I tak właśnie prezentuje się cały wachlarz umiejętności Sevagoda oraz jego cienia. Co musicie też wiedzieć, to Sevagoda, jego cień oraz szpony, czyli broń, którą posługujemy się podczas sterowania cieniem, osobno levelujemy oraz formujemy. Czyli jeśli macie chrapkę na tego frame'a i chcecie go mainować, no to musicie przygotować solidne ilości formy. Nie ma upierdalania się. Przejdźmy teraz do tego, gdzie go zdobyć. Główny schemat to nagroda za zadanie ze w Tempestari. Za to dostęp do tego zadania otrzymacie dopiero w momencie, kiedy ukończycie zadanie Protokół Martwy Punkt, będziecie posiadać własnego Railjacka oraz będziecie mieli co najmniej czwartą rangę Mastery. Teraz przejdźmy do tego, gdzie zdobyć resztę komponentów. Dropią one z nowych aktywności, a dokładniej chodzi o burzę pustki. Są to odpowiedniki misji Szczelin Pustki i znajdziemy je również pod tą samą zakładką na naszej mapie gwiezdnej. Przede wszystkim różnią się one tym, że wykonujemy je na misjach Railjack. I teraz, żeby mieć szansę na otrzymanie jakiejkolwiek części do Sevagoda, musimy zrobić misję Burze Pustki na Neptunie, Plutonie lub Woalu. Nie ma znaczenia, czy będzie to Eksterminacja, czy też Voltail. Ważne, aby była to Burza Pustki na jednym z wymienionych
miejsc. Każdy z poszczególnych komponentów ma 10% szansy na dropa. Piękne, it's beautiful. Farmiąc tego frame'a, pamiętajcie, że nie musicie wykonywać tych białych znaczników na misji. Ważne, abyście jak najszybciej wykonali wasz główny cel. Jedną z nagród oprócz Sevagota to również łzy pustki. I trafiłem gdzieś na teorię, że jeśli macie maksymalną ilość waszych łezek, to szansa na otrzymanie komponentu do Sevagota rośnie. Więc warto się temu przyjrzeć. I tak naprawdę to tyle w kwestii tego frame'a. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy dalej farmicie Sevagota, a może jest już w waszej kolekcji. Oraz jakie macie co do niego przemyślenia. Ponieważ wiem, że przed premierą były spore oczekiwania. I jestem ciekaw, czy ten frame was nie zawiódł. Ja standardowo bardzo dziękuję wszystkim za wspieranie mojego kanału. Niezależnie od tego, w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo oraz postanowiły wesprzeć mnie subskrypcją na Twitchu. Na ten moment wam bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.